Boże Narodzenie w Polsce. Boże Narodzenie to najpiękniejsze święto w roku. Członkowie rodzin z odległych miejsc spotykają się razem przy uroczystej kolacji, aby spędzić razem czas i obdarować się wzajemnie upominkami. Jest ono obchodzone co roku tego samego dnia, 25 grudnia. Świętowanie rozpoczyna Wigilia, która jest organizowana dzień wcześniej, 24 grudnia. Z Bożym Narodzeniem związanych jest wiele symboli i zwyczajów. Adwent. Świąteczne obrzędy zaczynają się już 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Tradycją jest stworzenie wieńca adwentowego z 4 świecami. W każdą niedzielę Adwentu zapala się kolejną ze świec, które symbolizują oczekiwanie na narodziny Jezusa. Choinka. Pięknie ubrana choinka, stojąca w mieszkaniu podczas Wigilii, to jeden z dzisiejszych symboli świąt. Kolorowe drzewka, które dziś spotykamy w polskich domach, pojawiły się w XIX wieku dzięki niemieckim ewangelikom, o których zwyczaj stojenia choinki był już znany. Wigilia. Wieczór wigilijny to jeden z najważniejszych wieczorów w polskiej tradycji, a z kolacją wigilijną związanych jest wiele obrzędów i tradycji. Termin Wigilia pochodzi z języka łacińskiego i oznacza czuwanie i oczekiwania. Dziś to wyjątkowy dzień, podczas którego przy stole zbiera się cała rodzina, a wszystkie wcześniejsze konflikty zostają zażegnane. Wigilia rozpoczyna się wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki, której wypatrują najmłodsi w rodzinie. Dzielenie się opłatkiem. Przed rozpoczęciem kolacji rodzina dzieli się opłatkiem i składa sobie życzenia. Opłatek to symbol zgody i przebaczenia. Ten niewielki gest jednoczy członków rodziny i pozwala na spędzenie świąt w przyjaznej atmosferze. Sianko pod obrusem. Siano znajdujące się na współczesnym wigilijnych stołach nawiązuje do miejsca narodzin Jezusa, czyli stajenki betlejemskiej. Dawniej przyniesiono przez gospodarza słomy, rozstawiono po kątach domu, rozrzucano po podłodze i usypywano zabelki. Według panującego wówczas przesądu miało to zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. 12 potraw. Na wigilijnym stole gości 12 potraw symbolizujących liczbę apostołów. Zarówno wcześniej, jak i dziś, dania przygotowano między innymi z pszenicy, ryb, maku czy grzybów. Każdy region Polski słynie z charakterystycznych dla siebie dań wigilijnych, w zależności od regionu, a czasem nawet tradycji. Na pierwsze danie jada się zupę grzybową lub barszcz czerwony z uszkami. Do najbardziej popularnych dań wigilijnych należą smażony karp, pierogi z kapustą i grzybami, gotowana kapusta z grochem oraz makowiec. W wielu domach praktykowany jest zwyczaj próbowania każdej z 12 wigilijnych potraw po to, aby nie zabrakło jej w następnym roku. Niektórzy zachowują łuskę z karpia i chowają ją w portfelu, wierząc, że przyniesie im to szczęście i dostatek w nowym roku. Dodatkowe nakrycie. Starym zwyczajem, który przetrwał do dziś, jest zostawienie dodatkowego pustego miejsca przy stole. Dawniej dodatkowy talerz był przeznaczony dla dusz zmarłych przodków, które przychodzą w ten wyjątkowy wieczór do domu. Obecnie dodatkowe nakrycie nawiązuje do gościnności, pamięci o zmarłych oraz przeznaczone jest dla niespodziewanego gościa. Święty Mikołaj. To na niego najbardziej czekają dzieci i dorośli na całym świecie. Zgodnie ze zwyczajem, prezenty rozpakuje się po zakończonej Wigilii. W zależności od regionu Polski, dzieci zostają obdarowywane przez inne postacie takie jak Dzieciątko, Gwiazdor, Aniołka, Gwiazdkę czy Dziadka Mroza. Pasterka. Wieczór wigilijny. Rodzina gromadzi się w kościele na uroczystej mszy zwanej pasterką. Nabożeństwo tradycyjnie rozpoczyna się o północy. Przypomina nam o nocnym oczekiwaniu pasterzy na narodzenie Jezusa. Radosny charakter pasterki oddaje śpiewane tego wieczoru kolędy. 25 grudnia. Boże Narodzenie świętowane jest zazwyczaj w rodzinnym gronie. Dzień spędza się na odwiedzinach, jedzeniu uroczystego obiadu, kolędowaniu. Rodziny odwiedzają w kościołach tradycyjne bożonarodzeniowe szopki. Coraz częściej można spotkać tzw. żywe szopki, w których można podziwiać prawdziwe zwierzęta, takie jak osły, kucyki i owce. W drugi dzień świąt rozpoczyna się także wędrowanie grup kolędników od domu do domu. Tradycyjnie przebrani są za pasterzy, diabła, anioła, trzech króli. Niosą za sobą także betlejemską gwiazdę, śpiewają kolędy, odgrywają sceny z jasełek. Święta Bożego Narodzenia to magiczny, niezapomniany czas. To czas wspólnych spotkań, rozmów i radości w gronie najbliższych. Pamiętajcie o tym. Wesołych Świąt!